rodzice pojechali na odpust, a potem w gościnę do wujostwa. Szalenie ciekawe jest to czasopismo, wiesz? Naprawdę na poziomie. Są tutaj takie ciekawe artykuły, wywiady, krzyżówki. Pozornie jest to magazyn dla kobiet, ale moim zdaniem... O. Mężczyzna może znaleźć tutaj wiele ciekawych rzeczy dla siebie. Jest tutaj wydrukowany taki bardzo fajny pamiętnik. O. Jego autorka nazywa się Dorota Masłowska i ma 16 lat. Mimo różnicy wieku, sądzę, że mogłybyśmy się zaprzyjaźnić. Ona jest osobą ciekawą, oryginalną. W tak młodym wieku tworzy, pisze, ma uzdolnienia artystyczne. Bo chociaż wydaje mi się, że ona jest trochę zagubiona w tym całym współczesnym świecie, to gdyby mnie poznała, naprawdę gdybyśmy się zaprzyjaźniły i zakolegowały, to naprawdę miałaby szansę na lepsze życie, a jej wszystkie uczucia i problemy stałyby się po prostu łatwiejsze. Powiesz, Andrzej, o cokolwiek o mnie. Andrzej, myślisz, to ja nie zawsze byłam taka jak teraz. Też kiedyś kłóciłam się z mamą. Chciałam być kim innym. Myślałam nawet o ścięciu włosów, o całkowitej zmianie swojej osobowości. Ale na szczęście moja mama zawsze była przy mnie. Taka przyjaciółka. Była czasami surowa, jak to mama. Ale myślę, że wyszło mi to na dobre. Oba się nazywają Ala? Skądże? Przecież zwierzętom nie daje się ludzkich imion. Zwierzęta nie mają duszy. A co ty uważasz o polityce? O tej całej wojnie polsko-ruskiej? A co ty w tym temacie sądzisz? Mój tata, który jest bardzo rozważnym człowiekiem, dzięki czemu za komuny zawsze mieliśmy dużo wędlin, różnego rodzaju mięsa, mówi, iż nie należy mieć żadnych wiążących opinii. I Andrzej, jeżeli ktoś ciebie zapyta, za kim jesteś, to ja ci mówię. Powstrzymaj się od ostentacyjnego uważania czegokolwiek. Bo na tym się można przejechać. A co ty studiujesz, Andrzej? Administrację i zarządzanie. Kurczę pieczone! Ja też to miałam studiować! Ojej! Moi rodzice wybrali dla mnie ten kierunek już w podstawówce, wiesz? Ale nie dostałam się z braku miejsc. Ale moja mama mówi, że to wcale nie był brak miejsc, tylko po prostu nie dostałam się ze względu na korupcję, kumoterstwo, niekompetencje elit rządzących i w ogóle złą sytuację w kraju. Fuck, tak to ja się nie bawię. Jest tu gdzieś łazienka? Jest. W prawo korytarzem prosto.